I dość montażu na dachu, bo ktoś to wymyślił, bo mieszkał na równiku i wtedy mu na dach i na dachu, bo słońce z góry i tak dalej, i tak dalej. Warszawa jest na 52 stopniu szerokości, 52. Minus 90, to nam słońce pada pod w 22 września, 22 marca, słońce nam pada pod kątem 38 stopni, tak? Ale jeszcze na dodatek w grudniu 20 któregoś tam, jak jest ten najkrótszy dzień, znowu zapomniałem, czy to 21 czy 23, te 3 dni to mi się rozjeżdżają bez przerwy, to pada pod kątem 38 minus 23, czyli jakieś 14-15 stopni. No to gdzie sens, gdzie logika, żeby to leżało na dachu? No bo panele zimą nie produkują. Jak mają produkować? Jak mają produkować, jak one są pod kątem 30 stopni? I na dodatek dokładnie mamy tak, że część dachów nie jest z blachodachówki. Część dachów jest z pokryć jakichś bitumicznych i tak dalej. W ogóle nie powinno się na nich montować paneli fotowoltaicznych. Przynajmniej tak mówi ta Krajowa Komenda Straży Pożarnych, że tylko na warstwach niepalnych należy montować. Chłodzenie paneli jest beznadziejne, bo powstaje tam warstwa ciepłego powietrza. I co nam to mówi? Tutaj mamy różnicę kąta padania. W zależności od tego, czy panel jest umieszczany na ścianie, wtedy widać, że to jest 76 stopni, czyli bardzo bliski, no 14 stopni różni się od kąta prostego, ale kiedy już jest na 30-stopniowym dachu, to wtedy kąt jest równy 90, czyli kąt prosty, minus 60, czyli dopełnienie do tego dachu, czyli 30 plus 60 to 90, no i minus 14, czyli to jest 90 minus 60 to 30, minus 14 to jest 16 stopni. To prawie w poziomie, no. W tej chwili jest bardzo duży trend umieszczania domów wewnątrz greenhouse, czyli wewnątrz szklarni. No a my, okej, budowanie szklarni wokół naszego domu, ono oczywiście, że ociepli dom. Oprócz tego uzyskujemy tropikalną wyspę w naszym klimacie i dlatego na przykład jest to super popularne w Szwecji. Ale zacznijmy od takich małych rzeczy, czyli pomyślmy, ile dobrego, zamiast wydawać na styropian i ocieplenie ściany domu, to przynajmniej od strony południa, ile dobrego zrobi nam kupienie paneli i zrobienie z nich ściany przed ścianą. Z dylatacją wystarczającą, żeby to wszystko się ładnie chłodziło. Mamy dużo prostszy montaż niż na dachu. Nie niszczą nam panowie wkręcający śruby w nasz super drogo kosztujący dach z ociepleniem, no bo teraz wszyscy chcą mieć domy pasywne. Ja jestem za domem aktywnym, który produkuje energii tyle, ile zużywa. Po co dom ma być pasywny? Mamy warstwę powietrza, które jak w termosie chroni nam dom przed wychłodzeniem i przed przegrzaniem, prawda? No bo w termosie można też lody trzymać, nie tylko gorącą herbatę. I mamy panele, do których ewentualnie mamy bardzo prosty dostęp, na których nie zalegają opary wodne. Czyli dużo mniejsza jest możliwość, że te panele nam ulegną jakiemuś zwarciu, gdzieś pójdzie jakaś iskra, cokolwiek złego się będzie działo. Dlaczego to jest tak mało popularne? Oczywiście od razu pierwsze pytanie, które będzie w komentarzach, to będzie, skoro to takie fajne, to czemu jest mało popularne? Wszystkie rzeczy na początku były mało popularne. To, że wszyscy coś robią w jakiś sposób, to nie znaczy, że to jest optymalny sposób. Być może za 30 lat ludzie będą zdziwieni, że ktoś na tych szerokościach geograficznych jak Polska w ogóle montował takie rzeczy na dachach, a już zwłaszcza na dachu płaskim, gdzie to jest w ogóle no-brainer, która rzecz się bardziej opłaca. Ci, którzy odważą się zrobić to inaczej, mogą po prostu wygrać więcej, bo mają lepszą instalację, nie ma potrzeby odśnieżania tego zimą, mniej znacznie się będzie nam to kurzyło, a nawet jak się będzie kurzyło, to dużo łatwiej jest to przetrzeć. Nawet w domu jednorodzinnym 8-metrowa tyczka jest
do zrobienia. Namawiam, serdecznie namawiam, żeby poinstalować panele w tym roku nie na dachu. Czemu mi na tym zależy? Ja się boję tego, że ta panika, która jest wywoływana 4 czy 5 pożarami w ciągu roku, które były na instalacjach źle wykonanych, ma posłużyć temu, żeby ograniczyć możliwość używania fotowoltaiki przez klientów indywidualnych. I dlatego, jeżeli możemy coś zrobić, żeby ta fotowoltaika była bezpieczniejsza, łatwiejsza w użyciu, łatwiejsza w instalacji, to róbmy to dla siebie, ale wiedząc, że pomagamy też w ten sposób innym.